Zanim zaczęłam pracę w Amazon, byłam nauczycielką języka angielskiego. Zajmowałam się również marketingiem i administracją. Początkowo miałam wątpliwości, czy poradzę sobie w branży logistycznej, ale świetnie się w niej odnalazłam. Pracuję tutaj od 2017 roku. Zaczynałam w Sosnowcu, pół roku mieszkałam w Łodzi, na razie osiadłam w Gliwicach. Otwierałam 3 centra logistyczne, odpowiadałam za szkolenia nowych pracowników. Obecnie zarządzam zespołem menadżerów i jestem trenerką w programach rozwojowych. Zarządzam zespołem menadżerów i wspólnie pracujemy nad tym, aby przesyłki były sprawnie kompletowane i na czas opuściły magazyn. Ogromną inspiracją są dla mnie moje mentorki Hania Ziarkowska i Agata Dziuba. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu jestem w tym miejscu zawodowego rozwoju i doskonale wiem, co jeszcze chcę osiągnąć. Od jednego z dyrektorów generalnych dostałam bardzo cenną radę. Pracujemy jako jeden duży zespół. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz coś zmienić, powiedz o tym. W Amazon faktycznie to działa. Jeżeli jasno komunikujesz, czego potrzebujesz, by lepiej czuć się w pracy, masz szansę to otrzymać. Wspólnie z Martą Drus stworzyłyśmy program rozwojowy dla kobiet na stanowiskach niższych niż menadżerskie Women Career Development. Został on tak dobrze przyjęty przez dziewczyny w Amazon w Polsce, że w tym roku nie tylko kontynuujemy go w naszym kraju, ale także jest wdrażany w Niemczech. Celem programu jest budowanie pewności siebie u kobiet poprzez wskazanie im ich mocnych stron, zidentyfikowanie ich celów rozwojowych i wskazanie metod pracy nad nimi. Sama wiele zyskałam dzięki szkoleniom w ramach Women Leadership Program. Cieszę się, że mogę dzielić się swoją wiedzą. Szkolenie kobiet daje mi wielką satysfakcję. Widzę, jak dzięki nim zmieniają się i odważnie mówią o swoich potrzebach oraz bardziej świadomie planują swoje kariery.